Chyba mnie słychać, widać, mam nadzieję. Oczywiście. Kino też jest, tylko że kina je. Nie, mnie tu nie ma. Nie ma mnie. Jak nie? Nie, nie ma mnie. No spoko. Co ja miałem zrobić? Pamiętasz? Przede wszystkim przesunąć kamerkę. Dlaczego? Bo jest na środku. Tak, nie jest na środku. Tak, nie na środku, ale... Dobrze jest. A, bo się sam tak wymierzył, no dobra. No, tak, smacznego dla kiny. Co my mamy teraz zrobić, powiedz mi? Dziękuję. A, miałem iść pozbierać te trupy, tak? Gdybyś garnek zrobił. A, garnek zrobił. Co ja do garnka potrzebuję? Teraz ogarniemy. Potrzebuję 6... Węgiel, na pewno kamień. Jeden plot, tak, 6 węgli, jeden kamień. Coś jeszcze. No to nie mam ani kamienia. Kacper, po pierwsze zmień kolorniku, po drugie nie pisze się Benedzia. Kacper ma normalny kolorniku. Moczo jedno zielone? A, czyli znowu jakiś tam zabawa Twitcha. Zwykły zielony. Tak czasem mam, że u mnie na laptopie ktoś ma inny nick, znaczy inny kolorniku już na stacjonarce. Oko. W ogóle nie wiem, po co ja zrobiłem wilka pochodnia, ale okej. Będziemy się przyzwyczaić do tego, że my gramy na live'ach w to, na co mamy ochotę grać. No. Tak to już jest. Tylko skrzynek znowu nie spalnia. Nie, już pamiętam. Już pamiętam. Już takiego błędu nie zrobię. Siemanko, siemanko. Nie, skoro prawdziwy widz ogląda wszystko, to niech prawdziwy widz nie jęczy. A właśnie, to też. Kociszo, co ty znowu żygasz? Co mi tu dasz tym razem? Berisy mogą być. Bo to widzę, że się poparzyć można. No, poparzyć można sobie dupkę. A no jak palisz tak, to tak. Jak ten kociuszop często żyga. No, on jest fajny za to. Pytanie jest, gdzie kupujesz i za ile Don't Starve i dodatek? O Boże, Don't Starve to kupiłem, jak jeszcze było beta. A dodatek kupiłem, jak wyszedł od razu. To ja kupowałem wtedy tobie, tak? Mhm. Tobie, Magdzie i sobie. Tak, bo kupiłeś mnie i Magdzie i później nie mogłeś sobie kupić. No właśnie. Miałem zablokowaną możliwość płatności. Ja wiem, że ogniem można się poparzyć. Ty kiedy w ogóle dałaś jakąś informację u siebie na Twitchu? Czy na... No, wiesz co, dałam informację na Face'a. A, to właśnie tak się dziwię, że mam 100 osób. A mówię, co tu będę sama siedzieć, przyciągnę swoją hołotę. No. Właśnie, ktoś mi tam gdzieś napisał, do kiedy live. To ja już od razu mówię, że live będzie do północy. Więc będzie niecałą godzinę. Chyba, że będziecie niegrzeczni, to będzie do 23.59. Tak. Tylko nie, to od razu wam mówię, że na pewno tak będzie, bo ja muszę jeszcze wyrenderować wam na jutro tego roller coastera i tego Tifa i tego od razu... godzinnego, co żeś lamił. Tak, i od razu was informuję, że jeżeli chcecie się ze mnie naprawdę ponabijać i popatrzeć na straszną grę, to zapraszam do jutrzejszego Tifa, bo to, co ja tam robię, to jest po prostu... Nie dość, że w ogóle wystraszyła mnie wibracja w telefonie, nie? Czajcie? No bo tam jest taki... Bo słuchaj, bo tam to jest... To jest mój facet, to jest po prostu prawdziwy, 100% mężczyzna, nawet się głupiej wibracji w telefonie. Ale czajcie, tam w tym piątym rozdziale jest taka muzyka, taki nastrój, takie elementy, że po prostu
Idę sobie gdzieś, idę, nagle mi telefon wibruje, a what the hell? Więc... Nie polecam ogólnie, nie polecam. Zaraz, przecież tu mam jakąś siekierę. Tak, w najnowszym odcinku z Desa pozwolę sobie odpowiedzieć. Mam już zastępstwo dla Always On Status. Zresztą nie ukrywam, że to moje zastępstwo jest lepsze o tyle, że na dodatku lepiej się sprawdza. Właśnie jakbyś chciał, to ci później powiem, co tam. Tak? No, kurna, bo tam może od razu pokazuje ci, jaką masz ten, znaczy ten, ile masz przemoknięcia, ile masz przegrzania i tak dalej. Tak? Spoko. To prawda wygląda brzydziej, ale się sprawdzi lepiej. Dobra, mam nadzieję, że zdążę dobiec do mojego domu. Bejbe, jest pytanie, od kiedy mnie znasz? O Boże. No, będzie z 2 lata. No. No w tym roku 2 lata, jakoś w wakacje. Jakoś tak. Czy ja mam szyszki, żebym mógł napalić sobie? Mam. Boże, jak my się poznaliśmy, to była taka romantyczna historia, normalnie. Szypy nas czasem. Jak się ten mod nazywa? Bodajże Status Plus. Jakoś tak. Będzie pod odcinkiem w piątek u mnie. Dobra, najedzmy się Wolfgangiem na maksa. Teraz tak, sobie tutaj muszę pozostawiać parę rzeczy, bo są niezbędne. Linki mi się nie przydadzą. Na razie kamienie zostawimy. To zostawimy, to się przyda. Żygowiny raczej mi się nie przydadzą. Tam gdzieś mieć kamienie po drodze, nie? Tak, ja zaraz tam wrócę, tylko czekam na dzień. Oczy nie, w sensie być się, znaczy przydadzą ci się do, wiesz, do garnuszka. Wiem, tylko tam zaraz pójdę. Cicho tam. Jak my się poznaliśmy? Poznaliśmy się na moim pierwszym live'ie z WoWa, gdzie Wojtek tam przyszedł, ja nawet nie wiedziałam wtedy za bardzo, kim on jest. To jakiś random przyszedł. Czekaj, jak ja się wtedy nazywałem? Coś na K. Boże, nie pamiętam. Na K, bo cię myliliśmy z Kacmanem. Na K. Będę musiał sprawdzić. Na Battle.necie. No coś na K było, no to wiem. No. Tak, może być miniaturka, fajna. Truskawkowo oczywiście, że dzisiaj znowu w łóżeczku u Wojtka, no bo po co miałbym z niego wychodzić? Jak koci szopa zgubiłeś. Tak? Trudno. No, musisz sobie znaleźć nowego. Ja nigdy nie wiem, kiedy one są, kiedy ich nie ma. No jak za tobą nie idzie, to znaczy... Zauważasz, że ci nie żyga, to znaczy, że se poszedł. Aha. Czyli najlepiej co jakiś czas dawać jednak to żarcie, nie? No. Pory dni. Zresztą zawsze sobie możesz coś nowego. Mam jakąś bardzo dziwną rzecz. Albo nie... To jest to latające! Rozumiem, że znalazłeś statua. No. Chyba tak. No to... Powiem ci, że idealnie, bo będziesz musiał tu przyjść dzisiaj w nocy. Dzisiaj w nocy, tak? Mhm. To jest koci shop. Masz, zjedz sobie. No może się nic tam zgubił. No na pewno. Ogarniasz, do czego jest ta fujarka, którą masz teraz w ekwipunku, czy nie? To chyba coś tam, potworki, tak? Ona usypia zwierzęta wszystkie. Ale nie kurczaki z jajka. Mam rację? Chyba mam. No masz. No właśnie. Czekaj, ja tu gdzieś miałem kamienie. Zobacz, kto to przy nas znalazło. Kto? Do spania, gówna żeria, nie? Magda. Madzia! Do spania, bo jutro Minecrafta nagrywamy. To ta Madzia jeszcze nie śpi? Nie śpi, a później będzie
Później się coś przyśnią, jakiś później, horror. A później będzie SMS, godzina 6, sprawdź mi rachunki. No to mi wysyła treści swoich dziwnych snów. Uwierz mi, że wolałabym SMS-a, żeby mi sprawdziło rachunek. dobra, czekaj, teraz tak, potrzebuję wungla. Magda, ale to nie moja wina, że ja rozdziałam ciebie. Dobra, mam garnek. Co jest moim następnym priorytetem tutaj? Musisz sobie zrobić drugą maszynę. A, tamtą, jest tak? Tą alchemiczną, no. Co tu jest na nią potrzebne? Wojtek, jutro nagrywasz Minecrafta z Madzią? Ta. No. Ale Madzia, tęsknisz za mną czy za Wojtkiem? Oczywiście, że za mną. Nie, bo za mną. Dobra, dobra. No i oczywiście, że pamiętam, jak SMS-em naprawiłam Magdzie telefon. Serio? No. Spoko. Znaczy wibracje w telefonie. A, potrzebuję złoto, tak? No te diody. O, w sumie złoto. No i teraz będziesz potrzebował złoto i kamień. Bo te diody się robi ze złota i kamienia. Czekaj. To mam akurat. Bo tam ile? Jedna sztuka czy dwie są potrzebne? Dwie. Ma dwa złota, jedna tego. A, bo tu jest dwa złota, w sensie takim jest potrzebne. Tam żartował. Czekajcie, to musimy iść wykopać. Gdzie tu są jakieś... O, będę mieć problem z kamieniami ze złotem. Trudno, musimy się przejść dalej. Zawsze będzie można jeszcze kiedyś znaleźć króla świnek i to też zawsze. No tak. Ale czekaj, teraz będę musiał iść i tak tam tego typka, tak? Bo teraz będzie, rozumiem, pełnia. A wiesz, że teraz w pełni normalnie masz jasno? Ja wiem, to akurat wiem, więc spokojnie. Dobrze. O, chodź tu. Buffalo wool mam. To dobrze. Miżgami koci szopa to można palić? Można. Zależy... Jeżeli chodzi ci o to zepsute, to tak. Jesteś pewna, że teraz będzie pełnia? Dobrze, easy peasy, zaraz tam wrócę, tylko czekam, aż mi się upichcą klopsiki. Dobra, na wszelki wypadek chwilę tu posiedzę. W sumie możemy, teraz jak zdobędziemy tego typka, to pójdziemy sobie od razu też na bawoły. Kubki pozbieramy. To się przydadzą. Masz za dużo trawy, możesz sobie ją palić. Kochanie, trawę to ja sobie odrzucę. Też możesz. No pamiętaj, że muszę przyjść krecik i ci ją, wiesz. Ale nie, do skrzynki ją wsadzę. O, no to tak. O, dobra, jest pełnia. Czyli teraz idziemy tam do tego posągu, tak? Do statuły Glomera, żeby sobie zgarnąć zdzicha. Spoko. Ale to rozumiem, że mogę bez problemu kill-offem ją zniszczyć, tak? A czy ty jej nie będziesz niszczył, ty sobie weźmiesz stamtąd kwiatek. Aha, w ten sposób, dobra. Rozumiem, że kwiatka mam trzymać przy sobie, tak? Żeby on był... Tak. Ja już widziałem bzyka. Więc jakoś Madzia, spać lepiej. Magda, masz dzisiek na imię, nie znasz się. Jest 23, Magda jeszcze nie śpi, to jest po prostu, nie wiem, co dzisiaj jest, jakiś dziwny dzień. Ja w ogóle serii Magdy z Minecrafta teraz nie mogę oglądać, bo nazwała... W ogóle stwierdzam, ej, co to za jakieś dziwne grzyby tu są? No to są grzyby, które świecą w nocy, one są z jaskiń. O. Jej, mam tak, kwiatka. Możesz ja rozumiem, że będzie za mną latał teraz, tak?
Jej, świetnie. U mnie dopiero podchodzisz do statuły. No nazwałaś mi Magda Bobra Wiesiek, a ja mam wujka Wieśka i mi się bardzo źle kojarzy. Nie mogę teraz oglądać u ciebie serii, chociaż bym chciała. No tu mamy wejście do kopalni. Czy tam do góry? Kopalnie są fajne, ale ruiny jeszcze fajniejsze. O w dupę, nie. Co ty masz w dupę? Nie, atakują mnie świnie. No to... run away? Nie świnie. Run away, uciekam właśnie. A czemu mi ten kwiatek... Od razu obróciłeś świat. Czemu mi ten kwiatek uschnął? Wrócił. Zabili Grumera. I on się zrespi po jakimś czasie, mam nadzieję. Nie. Jak to nie? Dopiero przy kolejnej pełni. Naprawdę? Tak, mógłbyś zostawić Sticha, no nie! Jezu, to tobie nie należy w ogóle zostawiać zwierzątek. Oj, dobra! Tak, będzie na YouTubie. Dla mnie, naciśnij albo Q, albo E jeszcze raz, bo masz źle świat obrócone. Dobrze mam. Nie. Tak? Dobrze mam. Bo tak? Jedno masz za mało. Nie, tak jak miałem jest. Nie. No ja ci mówię, że tak, bo widzę jak jest mapa. A ja ci mówię, że nie. No ja ci mówię, że tak. A ja ci mówię, że nie. A ja mówię, że tak. A ja ci mówię, że nie. Oj tam, brawo, brawo, możecie mi być brawo. Dobra, zaraz, bo my tak, mieliśmy się udać po te kamory, tak? No musisz je znaleźć. Dobra, powiedzmy, że wejdę w tego Sinho, znaczy nie, pierw to ja wrócę do domu, coś pozostawiam, bo mam już tego tyle, że... Ujarkę sobie zostaw, bo ci się nie przyda. Magda, nie mów o nim Wiesiek! Taka fajna postać, tak bardzo mi ją psujesz. To jest Marian. Tyle. Marian może być. Każde inne imię, tylko nie Wiesław. Dobra, to zostawię, to zostawię, to zostawię, to zostawię, to sobie zostawię. To zostawię, to no właśnie, może skarbie wziąłem z ciebie przykład, też dzisiaj umarłam. Co tak umieracie w tym dom sterwie? No, tak wiesz, lubimy. Ale stwierdziłem, że nie mogę tak Magdy zostawić, żeby sama z tego dodatku nagrywała, więc... Wincenty. Może być Wincenty. Mówię wszystko, tylko nie Wiesław. Magda, idź już spać, naprawdę. Weź tego kwiatka zostaw. Tego kwiatka. A wiesz, że ci się rzeczy przerzuciły do plecaka? Wiem. Bo się nie zmieściły do skrzyni, to dobrze. Tego kwiatka pogloma, że on ci jest niepotrzebny. No wiem, ale już jak jest, to już niech będzie. Dobra, teraz jak muszę... Musisz być zajęte miejsce w ekwipunku. Teraz muszę szukać złotych tych, tak? O, proszę. Dzień dobry. Kuba, zostajemy na Solis. Ja kocham postać... postać na tyle, że nie mam w planach jej zmieniać. O, proszę, tutaj... A, tu mam ten kapelutek, co mi świeci w ciemnościach. O, bierz go. Oj, kamyczki, fajnie. W sumie nie będzie mi chyba potrzebne więcej złota, nie? Niż tylko to na tą drugą maszynę. Wiesz co, no będzie ci potrzebne później. No to się przydaje do wielu rzeczy. No, ja to sobie jeszcze tutaj wszystko zerwę, póki jestem. W sumie dobrze, mam blisko cmentarz, to mogę pokopać te rzeczy dla tych... No, tylko musisz króla swinek znaleźć. O, to wiem, jest to może być problem. O, jakiś dziwny ślad odkryłem, zwierzęcia jakiegoś. O, ale fanta. I ta fanta bądź bambucia.
Jakieś była reklama Tymbarka takiego. Tylko nie pamiętam, jak się nazywała, jak tam było. Też było takie śmieszne powiedzenie. Wana mana kung fak persymona salak? Jakoś tak. Było, taka reklama Tymbarka, było smaki azjatyckie. Czy tam jakieś nie inne. Kojarzę. I było właśnie też takie śmieszne powiedzenie, ale nie mogę sobie przypomnieć. Nie, Madzia to nie ta Madzia. Nie, co wy. Nie, to jest jakiś random, w ogóle nie znam jej. Ja też nie. No. Ma moda, bo kiedyś tam poprosiła, jak miałem tam, wiecie, dwóch widzów. Pada deszcz. Nienawidzę. Pomukniesz. Dobra, czekaj, trzeba tą maszynę zrobić tak, czyli tak, potrzebuję dechy. Dechy chyba mam. Ale ja bym nie umarła, gdyby nie moja własna głupota, to bym sobie jeszcze żyła, no ale... Zobaczycie sobie. I co, ja nie mam desek? A, mam drewno. Madzia, fajny jest ten. Po raz musisz nosić w łapie. Fajny jest kapelutek na deszcz. Podobno. Dobra, Alchemy Engine. Dobra, i co ja tu mogę zrobić teraz ciekawego? Dobra, się w ogóle jeszcze z jeden garnek. Po co mi dwa garnki? Możesz gotować. Więcej. No, to na razie mnie nie stać. Bo Nick Magic 84 był zajęty przez was. Dlatego Madzia musiała dodać Wewo. 89 ty 84. Nie, tak ogólnie to Magda właśnie chciała konto treści Magda's Brothers, ale też już było zajęte. Znowu jest pełnia. No, bo pełnia jest dwie noce z rzędu. Aha, dwie noce to niepotrzebnie. No. Ja wracałem do chałupy. No dobra, ale jest pełnia, to czemu mi nie odżyła ta dopieruństwo? A spróbuj podejść do tej, do statuły, może będzie jeszcze jeden. Ja muszę do statuły podejść, tak? No. Właśnie się zastanawiam, czemu z dzichu nie chcę wrócić, nie wiem, wyrzucę ten kwiatek, nie, no to nic nie daje. Czekajcie, podejdziemy do statuły. Mówi ci, że musisz sobie wziąć nowy, bo z tego kwiatka to już nic nie zrobisz. No, zobaczymy. Co by ci się zrobić jeszcze z jedną skrzynkę, żeby móc sobie pozostawać? Co ja piję? Czysty spirytus? Nie ogarniam. Madzia, nie wszyscy piją to, co ty na śniadanie. W ogóle mama mi dzisiaj z okazji imienin kupiła ten. Somersby, cztery piwka, takie różne, różne kolorki. Nie żyje, Wojtek, nam. Danke schön. Nie działa ten posąg. No, czyli pewnie przy kolejnej pełni. Może będą dwa posągi tutaj. Jest jeden na mapę chyba. W ogóle nie mam kociszopa, czekaj, trzeba iść po kociszopa. Ty nie rozwalaj tego, tej statuły, żeby cię... Nie rozwalam. No akurat u mnie uderzyłeś, mnie stresujesz mnie. No bo uderzyłem. Już jest okej. Okay. Jest koci shop, chodź tu. A, żrej to. Magda, chcę wiedzieć, co masz w szklance. Wodę mineralną. Suję. Głupi kociszop, daję mu patyka, nie idzie za mną, to nie. To już jednego. Teraz tu mi się nie chce. Teraz to ja muszę farmę sobie zrobić. W ogóle ta lodówka by mi się przydała, jak najszybciej też. No. Tylko, że lodówkę to trzeba... No zrób sobie zbroję. Jaką zbroję? Zrobisz sobie tą drewnianą, 8 drewna i 2 liny.
Potem pójdziesz do kamienia wskrzeszenia z młotkiem, rozwalisz świńskie głowy i zrobisz sobie świńską czapę? To w dłoni możemy iść, to czy możesz iść walczyć z motem? To czekaj, to młotek w sumie mam. Czekaj. A, czyli Lock Suite'a zrobić, tak? To czekaj, to ja muszę trochę drewna jeszcze na narąbać. Koci Shop to jest ten... Shop. Koci Shop to jest shop. Koci Shop. To takie szare wpaski, co chodzi za Wojtkiem czasem i żyga. No. Wojtka, to czasem nie jest tak, że imieniny się powinno świętować po urodzinach? No ale Wojciecha masz tylko raz w roku. Oho. No boż tak. Znaczy ja też świętuję przed, ale... Ale tak z reguły jest, że zazwyczaj po urodzinach się... Pierwszy dzień po urodzinach wolny. Dobranoc, Madziu. Lowciamy cię. Dobranoc. Czy ty coś zjedz, jeżeli jeszcze nie zjadłeś? Wiem. Właśnie pozbieram trochę rzeczy. Coś upichcimy. Mam nadzieję, że mam coś. Nie zabrałeś tego mięsa. Jakiego mięsa? Nie miałeś mięsa i go nie zabrałeś. Nie widziałem tam mięsa. Jestem ślepy. Okej. Dobra, zobaczmy, że mamy tutaj jakieś... Żar. O, tu mam mięso. O, to super, to się ugotuje. Czekaj, sobie od razu zrobię... Tak, grass suite, log suite. Potrzebne są mi te dwie liny. Książka dla ludzi o długim penisie była dla innego youtubera. Czy nie to, że Wojtkowi niepotrzebna, jako po prostu tamten prezent był dla innego youtubera, no. Jest w ogóle taka książka? No jest. Boże, kto to czyta? Z długimi penisy, z dużymi penisami. Tak, czekaj, już ci piszę. Kurde. Co tam piszesz? Gdzie ty piszesz? Również nie, bo Baro miał mi robić fany moment i miałam mu dać Skype'a i zapomniałam. Wiesz, ja mu się mogę podać nie teraz nic. Na live'ie takim Skype'a. Ja ci podam. Baro, masz na PWO. Dobra. Powiedz, że to do ciebie, Jezus Maria. Dobra, czyli tak, mam iść do kamienia wskrzeszenia i zniszczyć te głowy, tak? Tylko pytanie brzmi, gdzie ja miałem kamień wskrzeszenia? Aha, tu jest to taki kawał. Na mapie. Masz młotek? Nie masz młotka? A nie, tu jest bliżej. A masz, dobra, masz. Mam młotek, mam. I co, mam te głowy rozwalić, tak, tych świń? Tak. Jezu. Omster, skąd się pisze troszeczkę inaczej? Nawet nie wiedziałem, że można je rozwalić. Można, można. Jak będziesz miał linę, to sobie zrobisz z nich taką zajebiaszczą czapeczkę. Wtedy jesteś nie do zajechania. No ty też miałaś taką ładną czapeczkę na kurczakach. No tylko, że tam... Nie przypominaj mi tych kurczaków. Dobra, mam tylko nadzieję, że mi żarcia starczy. Zrobimy sobie tą czapaję i pójdziemy na szachownicę. Mam nadzieję, że 99% z pirami starczy, nie? Czy jak jeszcze jednego sobie zrobić na wszelki wypadek? Nie, jeden będzie okej. Cholera, nie mam składników na ten. A nie, mam.
Wojtek, twój młody nie miał testów dzisiaj? Miał. Jak? Nie wiem. No to nie zapytałeś się go? Po co? Dobra, poczekaj, potrzebuję linę, tak? Używaj go. A czemu nie mogę tego wytworzyć? Naprawdę aż tak blisko trzeba podejść. Dobra, teraz tak, muszę sobie tu porobić porządek. Proszę cię, zrób porządek. No właśnie. Tak, to mi na razie nie będzie potrzebne. Złoto też. Tak, Baro, to ja. Kamienie też, to też. To zostawimy, to zjemy. Nie, naprawdę, trzeba przyznać, że Wojtek tak kocha młodego, że... Ta. Mistrzostwo świata. To tu, to tu. Lina tu. Kamienie tu. Te kamienie damy tu. Patyki... Tu. I to drzewo, dobra, napalę tym w piecu, bo nie mam co z tym zrobić. Dobra, na razie jest ok. Ale wiesz co, na wszelki wypadek jednak zrobię jeszcze jednego spira. No możesz. To się nie zmarnuje. Lord, ja nawet nie chcę myśleć, kiedy ja pisam testy gimnazjalne. Testy gimnazjalne są śmieszne. No. Tak, powiedzmy, że wiosenne porządki. No niech się ten dzień już zrobi. Gdzie my mamy tą szachownicę? Tutaj było trochę tych tworków, dobra. Tutaj. Tylko bij te koniki, nie? Od tych takich czarówkami na łebkach staraj się uciekać, a przed, wiesz, tym tęgim skurczybykiem to już w ogóle. No to po co ja mam tam iść? No rozwalać te koniki. A to nie ze wszystkich wypadają te rzeczy? No ze wszystkich, tylko no, nie rozwalisz tego wielkiego. Ale możesz za to, jeżeli będzie, biegaj z nim wokół kolumn, niech ci rozwala kolumny, zbierze sobie marmur. O, tak też można. Mam Chestera! Jak ja go lubię, on jest taki zajebisty. No... Jak sobie go zmienisz w lodóweczkę czy tam... Tego większego coś w ogóle. No 10 lat temu pisałam testy. Boże, 2004 rok. Kiedy to było? Kuźwa, haundy słyszę. 12 dzień, no to tak. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy ty nie będziesz miał lata zaraz. Jakbyś miał lata, to jesteś w dupie. O, w dupie. Przyszedł pan nosorożec. Ja się na razie do kina jakoś nie wybieram. Mam siebie, sobie wystarczą. A po co mi jest ten marmur w ogóle? No, z niego się zbroje robi. On jest bardzo wytrzymały, ale cię spowalnia. O, rozwalił ci tego bardzo dobrze. Zbieraj to i spierdzielaj stamtąd. Naprawdę tych ci starczy. Tak lodówki tak nie będziesz robił. Tylko czekam, to jeszcze ten marmurek jest. Górna pada deszcz. No jak zbierzesz 12, to możesz mieć tą fajną zbroję, tylko że ona spowalnia, jak ją nosisz. Chestera mi zabił skurczybyk. To ci przyjdzie nowe. On nie zdichł. On wiesz, on żyje. Oczywiście, że testy gimnazjalne są łatwe, no come on. Dzięki kolego, zabiłeś mi handa właśnie.
Dobra, możemy w sumie wracać. O, mnie ci właśnie Honda zabił. Ej, nie wierzę, że żaby go zabiły. Tego nosorożca. Okej. To się może zdarzyć. O, w dupę, nie, żaby, spokój. No ja właśnie zaatakowałem, się wszystkie na mnie rzuciły. Brawo. Ale myślę, żebym je ubił. Znaczy to wywaliłyby ci wszystko z ekwipunku. No na pewno, już mi trochę wywaliły, ale... Rybki warto łowić z tego, z jeziorek. Sobie zrobisz rybkę, dwa na przykład berisy i patyczek, to masz... Paluszka rybnego pewnie. No. Nie zaśpiewam, zorganizujmy się, to tylko na specjalną okazję. Zorganizujmy się. Tak nie umiesz. Dobra, gdzie to jest lodówka? Icebox. Czyli tak, jest potrzebne. A nie, czy złoto można robić? Mam 7 złota. I kamienie. Kamienie chyba gdzieś miałem zrobione. Ale rzeczywiście. A sobie co? Dwie sobie trzepnę lodóweczki. A co? Chyba będę trzypał. Wiesz co, rozejrzyj się po mapie, czy gdzieś jeszcze masz lód. Mam dużo lodu. Tylko zbieraj, bo jeżeli przyjdzie ci teraz lato, to będziesz... Czy co, mam lód do lodówki wrzucać? Tak. O Boże. Skomplikowane to trochę, ale... No i będziesz sobie musiał robić taką maszynę do śniegu. No to by sobie gasić pożar w lato. Bo w lato ci może płonąć, po prostu wiesz, sam zapłon. Spoko. Lutom drzewa sobie trochę pozbierał. Wiesz co, masz 13 tego marmuru, możesz sobie zrobić tą zbroję lepszą. Tak, żeby ją mieć, tak na wszelki wypadek. Mówisz. Pytanie na czacie, jak dzisiaj w pracy? Masakra. Znowu same inteligenty dzwoniły? Tak. Do żarcia. Ja w ogóle chyba zaraz zrobimy w ten sposób, że ja się przejdę z łopatą i sobie wszystko powykopuję i sobie posadzę bliżej siebie. Coś mi się tak wydaje, że tak zrobię. Nigdy tego nie chcę robić, bo później ci latuje płonący hand, zapala jedną rzecz. Ale wiesz, tu nawet nie chodzi o to, żeby to tak, żeby tutaj to blisko wszystko zrobić, nie? Tylko żeby to bliżej gdzieś siebie porozsadzać, bo kurde, jak ja mam gdzieś latać na drugi koniec mapy, to wiesz. No ty póki co wszystko masz, ja nie... Nie, dla mnie jest za daleko wszędzie. Boże, nie idź tu. Jezus, chciałem iść poza mapę, jak jest ciemno. W ogóle mi się picie skończyło. Gdzie jest ten polas w ciemności? Właśnie nie wiem. Po co? Tak jakoś... Co ty tam kminisz, nie?
Zorganizujmy się. Lord, pamiętam chujową pizzę. Ja cię lubię taką pizzę. Taką, może mi taką przyślesz. Ja cię miałem pizzę. Ale domyślałem się, że nie była tak chujowa jak ta Lorda. Nie, dobra, była. Czemu ktoś napisał... Była dobra, tylko była w odpowiednim kształcie. Czemu ktoś napisał, że rozmawiam po francusku? Nie wiem. Też nie wiem. A dziękuję. Nie wiem, ja sobie pójdę tam wyżej, bo tam były świnki. Dużo świnek było ogólnie. Może tam być coś ciekawego. Mogą tam być pająki. No, pająki bym się przydał. Bym sobie pszczółek nałapał. Bym sobie ul zrobił. Namiot. No co ty ten marmur przy sobie nosisz? Jesus. Oj tam. 20 kamyczków. Zabierz sobie tylko miejsce w ekwipunku. Ja lubię nosić marmur przy sobie. Taki zajebisty. Okej. Nie, Wojtek mi nie wysłał pierogów i stwierdziliśmy, że jak do mnie przyjedzie, to mi zrobi na bieżąco. A tak zbierasz ten, to będziesz się musiał przejść do bizonów albo świnki nakarmić kwiatkami. Wiem. O, tu jest sporo świnek. O Jezus, nie kup tego. Co ja tu zbieram? Boże. Tu jest bardzo dużo domów wręcz, ale nie widzę króla świń. No. Nie ma. Może gdzieś na obrzeżach, bo kurde, chociaż... Nie ma w ogóle. O, Chester przybiegł. Nie włączę żadnej muzyki. O, jestem na pustyni. Coś fajnego można na pustyni znaleźć? Nie. Znaczy, oprócz takich dużych tych, z kościami i z tego wypadają handy. Trzeba przed tym spierdzielać, bo to morduje w zastraszającym tempie. Kurwa, tyle tego badziewia. Ja to zbieram, nie wiem. Tu mam parę rzeczy, które zjeść po prostu trzeba. Ja mogę sobie pozwiedzać na razie, zobaczymy co tu będzie. Do kaktusów rozumiem się nie podchodzi. Znaczy nie, możesz je zebrać. Ale przydadzą się do czegoś? Chyba nie. Znaczy, wiesz co, one się przydadzą do czapki na lato. O ile mnie pamięć nie myli, bo one są chłodzące. Będzie czapka z kaktusa? Nie, to arbuzy były. Chyba, że to są... Nie pamiętam, co to było. Tu arbuzy nawet są? No. Dziwne, czemu nie mam tych arbuzów. Ty lud musisz zacząć zbierać. Spoko. No nie spoko, bo się z dnia na dzień roztapia. Czym się zbiera lód? Kirofan. Dlaczego mam być informatyczką? Ja jestem takim samoukiem. Właśnie, Wojtek, musimy się z tym WordPressem zgadać. Tak mi się przypomniało. Witam cię, Anetko, serdecznie. Mordercą pszczół, właśnie zniszczyłem ul.
Mogłeś poczekać, aż byś znalazł ten pajęczynę, to by ci nic nie zabrały. Ja na razie nie myślę o The Sims 4 w ogóle. To jest jakiś bardzo odległy temat i... Zawsze mogę do wody wskoczyć chyba, nie? To jest głupie, kurde. Wszystkie wyspy są otoczone wodą. Pewnie nie można wejść do wody, nie? Nie. O kurna, teraz stąd nie wyjdę. Jezus, jak ja mam wrócić teraz do domu? Ulala. Lipton. Jestem w dupie. A i tam takie bicie, to wiecie. To jest takie nawet fajne. Tak sekina może być. Boże, przyjęłam Chestera. Czemu ja mu nie mogę paru rzeczy dać? Nie wiem. Młotek też. Brawo ja, Boże, co ja robię. Zrobiłem sobie pochodnie, żeby jak jest, no jak się noc zrobi, nie? Żeby mieć. Oczywiście no. Co? Noc się zrobiła, ja jej nie włożyłem. Okej. No mówię, trzeba być mną. Ej, do cholery, jak ja mam wrócić do domu teraz? No górą. No, poszedłem no, zupełnie inną stronę. Wygasił. Cieszę się, że się wpisy na blogu podobają, Monetko. Cieszę się bardzo. Może nawet tak kółko zakreślam. Ja nie wiem, po co ty to łazisz. O, są pająki. Ale to może nie teraz. Z nimi bić, jak jest ciemno. Przy nim nic nie zrobię. No oczywiście, że składam Wojtkowi życzenia. Jak tylko skończymy live'a, to... Nie będzie działo. Kurna, marchewkę mi zżarło. Boże, jaką ty masz skupioną minę, jak grasz. No. Zabiłem pająka pochodnią. Dobranoc. No właśnie się zorientowałem, że mi pochodnia zaraz padnie, jako że jak już padała. Oko u mnie ma jeszcze 60%. A ty ma... ale po co? Dlaczego? Znasz jakiegoś Tomka? Wiecie, że znam jakiegoś Tomka. Też znam Tomka. Nawet znamy jednego tego samego Tomka. No. Dobra, chyba przetnę po prostu to na pół. No tu jest dużo tych roślin, jaja. O, jest lód. Rozumiem, że mam go jak najwięcej zdobyć, tak? Tego lodu. No ja wtedy, co mnie kaczki umarły, zabiły, to miałam chyba z 6 staków lodu. Przecież już widzę końcóweczkę. Masz najmniejsze to. No i to, że tu nawet na duże złoże, że tak powiem, trafiłem.
szczęścia. O nie, jajko. Jakie jajko? Małe, na szczęście. No w sumie za wcześnie, żeby ci przyszedł tam gęsiołoś, łosogęś, czy jak to tam nazwie. W zasadzie dorzuciłam tego moda, który mi pokazuje, gdzie są giganty na mapie. W razie potrzeby ich unikać. Jezu, ile to jest berisów, matko. Dobrze. Berisowy raj normalnie. Marchewkowy też zresztą. Marchewek się ucieszy. To na pewno. W ogóle powiem coś wam, ściągnąłem Sleeping Dogs. Jezu, usłyszałam, że ściągnąłeś slipy, nie? Głodnemu chleb na myśli. No, nie pogardziłabym. Ale Sleeping Dogsy też spoko. O, mam kolejną szachownicę. Ale w sumie tu jest mi tak nic niepotrzebne z niej już. Dobranoc tym, co idą. Dobranoc. Ale dlaczego z Bereźniku? Dobra, słuchajcie, ogólnie to zrobimy tak. Dojdziemy do chałupy i będziemy kończyć live. Właśnie Wojtek głodny głodnemu wypomni. Jest. Ja tam i tak codziennie slipy zdejmuję, więc... Easy. Za daleko mieszka skubaniec, no. Odwiedzę kiedyś zgierz. No nie wiem, jak mnie ktoś tam kiedyś zaprosi, to... Może kiedyś odwiedzę? Nie. Ja ci dam, kurwa, nie. Ja ci dam, nie. O Boże, Juliusz, ban leci dla ciebie. Tu masz spam, spam. Był tam, ja był tam. No. Masz za karę za to, nie. Kina, nie, zrobisz nie, live o 001. Dobra, i rozumiem, że lód od razu do lodówki, tak? Tak. Ale to co, ten lód też sprawia, że żarcie też będzie się dłużej trzymać, czy...? Nie. Ale lód ci właśnie posłużył, myślę, że chyba tam było 15 lodu na jedną tą... Na jedną maszynkę do śnieżek, jeszcze sobie będziesz musiał zrobić kapelusz na... Znaczy czapeczkę na zimę, tfu, na lato. I specjalne takie badziewie do spania na lato. No po co mi do spania na lato? Nie będę spał. Będziesz spał, bo jeżeli nie będziesz spał w dzień, to spłoniesz. Okej. Okay. Dziwne to, ale spoko. Lato jest najtrudniejszą porą roku. No nie zima? Nie. Zima to jest teraz, wiesz, easy peasy. O, to świetnie. Zresztą tak się zastanawiam, czy ty, kurde, nie masz jesieni, bo za mało pada jak na wiosnę. Ale zobaczymy. Znaczy wiesz, no mam ustawione, że moim startowym tym jest przecież ten. Jesień, lato. Jesień, wiosna. Znaczy wiosna, wiosna, lato, no. Wiosna, jesień. Zawsze masz te dwa skrajne, żeby się zdążył przygotować albo na zimę, albo na ten. No. Kociszop, czemu mi zabiłeś tego? Ty brutalu. Co ci zabił? No tego zabił, kreta. Masakra.
Jem czosnek, aczkolwiek nie jestem jakąś wielką fanką. Czosnek jest zajebisty. Jeszcze sos czosnkowy, miodny. Nie, Lord, jeszcze nie miałam okazji spotkać tego bossa z lata. Jak się odbrażę na Dunstarwa i sobie pogram na prywacie, to pewnie go spotkam. Nie, ja nie Wiledel. Ja i tak będę zmieniać miniaturki z kilku serii na te, co mi zrobił ten Paweł. Więc to będę poprawiać w weekend. No kreta mi wyrzygał, co typ? No dobrze, zbierz go. I co, zabiłem go i nic nie dostałem. No po co żeś go zabił? Zbierz dwa krety i zrobimy ci czapkę na deszcz. Jezu, skąd mogłem wiedzieć? O za hop. Dobra, także ogólnie nastał nowy dzień, więc się żegnamy. Zresztą nawet widzę, że już prawie 12 biła. Także ja sobie zapisuję grę. Zapisz sobie. Biorę ostatni łyk wody. O Jezus. Także cóż, żegnam się z wami, ja Wojtek. Ze mną była... Jakino, cześć! Tak, trzymajcie się i cześć! Hasło końcowe im podaj. Lumia. Nokia. Albo czekajcie, nie. Ja jeszcze jedną rzecz muszę wam powiedzieć. Teraz mi się przypomniało, tylko muszę to znaleźć. O ile to znajdę. Pamiętajcie, Wojtek nie potrafi opiekować się zdzichem. Czy ja to zapisałem? Boże. Nie wiem. A ja właśnie też nie pamiętam. Wojtka słyszysz? Ale zaraz zobaczymy, czekajcie. Dokumenty. Bo oni zasną, zanim ty to znajdziesz, nie? To jest, nie mogę tego znaleźć nigdzie. Hey, what the hell? Kropy, dwie szary. W sumie to biało-czarne, obydwie. Ale dziwna sprawa. Wchodzę w dokumenty i tu tego nie ma? What the hell? O, tu jest. Teraz możesz powiedzieć. Słuchajcie. Mówię to tylko raz i tylko i wyłącznie dlatego, że cię lowciam i nie chcę cię stracić. Telefony z Windowsem są lepsze niż telefony z Androshitem. Jej. Znalazłeś to? Tak. Właśnie im to puściłem. No. Także słowo na klucz to Nokia Lumia. Trzymajcie się i cześć. Cześć.